Detektyw w sutannie. Występują Ostatni raz byłem u spowiedzi 6 lat temu. Długo zwlekałeś. Widocznie coś cię przytłacza. Owszem. Ale teraz chcę przyznać się do kradzieży. Zabrałem coś z kościoła. Naszego? Mówię to, żeby księdza uspokoić. Nie został zbezczeszczony przez wandali. Co ukradłeś? Sam ksiądz zobaczy. Jeśli tego nie zwrócisz, nie mogę udzielić rozgrzeszenia. Obejdzie się. Nie żałuję. To jak mam ci pomóc? Zauważyłeś, jak ktoś stąd wychodzi? Nie? Bo co? Okradli nas. Niech ksiądz podpisze. Dam kopię dla ubezpieczyciela. Naszej parafii nie stać na ubezpieczanie dzieł sztuki. Szkoda. Nie chodzi o pieniądze. Znam ten ból. Kilka miesięcy temu mnie też okradli. Złodzieje nie robią dla nas wyjątku. Straciłam wieżę i płyty CD. Najgorsze jest uczucie zbrukania. Mamy całą serię kradzieży dzieł sztuki, choć pierwszy raz w kościele.
Były podobne przypadki? Kilkanaście. Zbiory prywatne, jedno muzeum. Mógłbym dostać kopię raportów z tamtych kradzieży? Ta raczej nie ma z nimi związku. Może, ale chcę się czymś zająć. Nienawidzę bezsilności. Nie zamierzasz się w to angażować. Sierżancie, skąd to podejrzenie? Co u pani Howard? Zaopiekuję się jej rybkami, a ona wpłaci coś na fundusz ministrantów. Dbaj o rybki, ministranci potrzebują pieniędzy. Załatwione. Co przeglądasz? W ostatnich miesiącach w Chicago skradziono 11 dzieł sztuki łącznie z naszą ikoną. A ty znalazłeś związek między kradzieżami? Ikonę podarował nam starszy pan Doyle. Kupił ją 6 lat temu, gdy licytowano majątek Cabota. Nazwisko brzmi znajomo. Mark Cabot zarobił miliony na giełdzie. Jego żona działała w parafii. Znałeś ich? Kiedy objąłem parafię, często mnie zapraszali. Udzielałem ślubu ich synowi, Jonathanowi. Był skandal? Mark Cabot zdefraudował pieniądze firmy. Zostawił żonę i syna, zmarł w ramionach kochanki. Uroczy jegomość. Co się stało z rodziną? Ellen próbowała spłacić wierzytelności męża, ale to ją zniszczyło fizycznie i finansowo. Zmarła 6 lat temu. Resztę majątku wystawiono na licytację. Wszystkie skradzione dzieła sztuki należały do Cabotów? Niezupełnie. Większość kilkakrotnie zmieniała właściciela. Dlatego Clancy nie dostrzegła związku. Ja pamiętam je z domu Cabotów sprzed odejścia Marka. Choćby to. Licytacja wybitnych dzieł sztuki w Galerii Fostera. To dziś. Jeśli ktoś kradnie obrazy Cabotów, ta licytacja go zainteresuje. Wystawię wóz. Czekam na ulicy. Straszna wiadomość. Jaka? Marie powiedziała mi o kradzieży. Biskup jest wstrząśnięty. Kazał zatrudnić firmę ochroniarską. Nie trzeba. Nie panikujmy, to zwykła kradzież. Dokąd idziesz? Jadę z siostrą Steve. Jill, nie łącz nikogo przez pół godziny. Będę rozmawiał z Tokio. Oczywiście, panie Cabot. Kończymy licytację tej pięknej rzeźby z brązu. Cena wywoławcza tej pięknej porcelany Wedgwood to 30 tysięcy dolarów.
Kto da 31? 31 tysięcy daje młoda pani w czerni. Kto da 32? Mało brakowało. Kiedy będzie płótno Hale'a? Następne. Kolejny przedmiot to obraz Czerwona pnąca róża Hale'a. To ten piękny przykład amerykańskiego impresjonizmu. Cena wywoławcza 100 tysięcy dolarów. Jest 100 tysięcy. Kto da 110? 110. 111? Sądzisz, że złodziej tu jest? Oby. Chciałbym odzyskać ikonę. To może być każdy. 121 po raz pierwszy, po raz drugi. Obraz. Wezwij policję. Liczę na Państwa współpracę. Proszę, by nikt nie opuszczał pomieszczenia. Zamknij drzwi. Znaleźliśmy w schowku. To zegar odcinający dopływ prądu. Jedna zagadka wyjaśniona, jak złodziej wyniósł stąd obraz. Nie wyniósł. Z całym szacunkiem przeszukaliśmy wszystkich. Obrazu nie ma. To nie znaczy, że został stąd wyniesiony. Czy pojawił się dzisiaj nowy pracownik albo zastępstwo? Był jeden nowy, Hale'a. To on wniósł obraz na salę? Owszem, ale został przeszukany. Nie miał płótna. Naturalnie. Ale to on jest złodziejem. Przesłuchajmy go. Założę się, że już dawno wyszedł. Jakim cudem płótno zniknęło? W ogóle go tutaj nie było. Przed wniesieniem obrazu na aukcję złodziej zastąpił oryginał reprodukcją na tyle dobrą, że zmyliła uczestników. Kiedy zgasło światło, wyciągnął ją. Kiedy zobaczył pan pustą ramę, skupił się na przeszukaniu pomieszczenia i uczestników aukcji. Tymczasem oryginał już wcześniej został ukryty gdzieś na zapleczu. Kiedy przeszukaliście mężczyznę, zabrał obraz z kryjówki i zniknął. To zbyt naciągane. Jak mawiał Sherlock Holmes, kiedy wyeliminujesz wszystkie hipotezy, ta, która zostanie, nawet niewiarygodna, jest prawdziwa. Tak? Tak. A to znalazłem za kotarą. Złodziej rzucił ją tam, gdy zgasło światło. Ojciec splajtował, ale Jonathan nieźle się urządził. Ksiądz Dowling. Witaj, Barbaro.
Długo się nie widzieliśmy. Chyba od chrztu waszego syna. To on? Przystojniak. Co u niego? Jest prymusem. Radzi sobie lepiej niż ja w jego wieku. Witam księdza. Barbaro, Jonathanie, to siostra Stephanie. Chętnie powspominałbym z księdzem dawne czasy, ale cóż, to cena sukcesu. Interesy zabijają życie prywatne. Coś o tym wiem. Księża nie mają prywatnego życia. Sekretarka przepisała listę, o którą ksiądz prosił. Dziękuję. To wszystkie przedmioty wystawione na licytację. Przepraszam, muszę się przebrać. Po co księdzu ta lista? Jonathan, ktoś kradnie dzieła sztuki należące do twojego ojca. Jedno z naszego kościoła. Tata miał wiele wad, ale znał się na sztuce. Ten, kto kradnie jego kolekcję, docenił jego gust. Jeśli mogę jeszcze jakoś... Zadzwonimy. Liczę, że wkrótce zobaczę cię w kościele. Cuda się zdarzają. Wiem. Złodziej będzie chciał upłynnić obrazy. I zastanawiasz się, czy znam kogoś z branży? Tak pomyślałem. Jasne, że znam. Za kogo mnie masz? Jeśli znajdziesz pasera, wykorzystamy rezydencję pani Howard. Kopę lat, Harry. Steve, gdzie się podziewałaś? Tu i ówdzie. Awansowałeś. Nie narzekam. Świetnie wyglądasz. Obrabiasz lepsze sklepy? To zabawa dla dzieciaków. Weszłam w świetny układ. Niech zgadnę. Jest stary, ma góry pieniędzy i uwielbia wydawać się na ciebie. A część może trafić do ciebie. Zamieniam się w słuch. Mój przyjaciel kolekcjonuje dzieła sztuki. Upatrzył sobie kilka cacek. Nie zależy mu na papierach. A cena nie gra roli. Takich klientów lubimy. Co to za cacka? Powie ci sam. Gdzie i kiedy? Nie tak szybko. Podzielimy się 60 na 40. Pracuję sam. Wielka szkoda. Zwróciłam się do ciebie, bo jesteś najlepszy, ale muszę poszukać kogoś innego. 70 na 30. Zgoda. Byle układ był czysty i prosty, bo łatwo się złoszczę. Pamiętam. To dobrze. Gdzie i kiedy? Facet jest dziany. Mówiłam. Poczekaj chwilę, zawołam go. Przyszedł. Nie przejmuj się, wyglądasz świetnie. Myśl jak pozbawiony skrupułów bogacz. Myślę, co będzie, gdy mnie przejrzy. To cię zachęci do przekonującej gry. Pójdę po niego. Pan de Souza, a to Smite, do usług. Niech pan spocznie. Napije się pan? Nie wtedy, gdy mówię o interesach. Oto moja propozycja.
Przygotowałem listę pewnych pobrzedar, które pragnąłbym pozyskać. Czemu pan po prostu nie kupi? Stać pana. Owszem, ale prócz piękna coś je łączy. Mianowicie? Zmieniły właściciela. Gorący towar. Twoja specjalność. Nie znam żadnego. Cena nie gra roli. Popytaj, masz dojścia. Gdyby były na rynku, wiedziałbym. Przykro mi, panie Smith. Smite. Jest pan pewny? Na 100%. Żałuję, że nie ubijemy interesu. Za to mogę wypić whisky. Z lodem? Co to za łomot? Jak wizyta w archiwum sądu? Udana, ale gdybym wiedział, że mam 4 przesiadki, nie jechałbym autobusem. Co się dzieje? Mary i ksiądz Prestwick zabijają okno. I siebie. Prawie skończone. Nie sądziłem, że pleba nie ma tyle okien. I że tyle razy trafi w kciuk. Szkoda, że tego ze mną nie uzgodniłeś. Zupa kipi. Nie chcesz, by plebania była bezpieczna? Tak, ale chcę też latem otwierać okna. To prowizorka, dopóki nie przyjdą zamki patentowe. Jedno nie daje mi spokoju. Wczoraj podawałam Jonathanowi spinkę, złotą, w kształcie orła. I? Spinki są na liście rzeczy Cabota, sprzedanych 6 lat temu na licytacji. Jak je odzyskał? Obawiam się, że wiem jak. Od początku obawiałem się, że Jonathan może mieć z tym związek. Wiem, jak to sprawdzić. Dzień otwartych drzwi w ambasadzie Holandii? Jonathan miał gazetę otwartą na tej samej stronie. I co z tego? Z okazji setnej rocznicy śmierci Van Gogha, konsultant Holandii w Chicago otwiera drzwi przed mieszkańcami miasta. Wciąż nie rozumiem. Cierpliwości. Ta waza z epoki Ming należała do Cabota. Masz bystre oko. W archiwum sądu znalazłem orzeczenie o bankructwie Cabota i nazwiska osób, które kupiły coś na licytacji. Konsultant kupił wazę. Ukradziono już prawie wszystko, co zostało w Chicago. Zostało jajo Fabergé i ta waza. Powiesz Clancy? Zażądałaby dowodów. Zresztą konsultant ma ochronę. Myślę jednak, że złożymy wizytę Jonathanowi. Ksiądz Dowling do Jonathana Cabota. Niestety pan Cabot właśnie rozmawia z Tokio. Jest pan umówiony? To mój dawny parafianin. Przechodziliśmy obok i pomyśleliśmy, że... Do jakiego wyznania pani należy? Sama nie wiem. Jak to? Jestem agnostyczką. Może wpadnie pani do świętego Michała na niedzielną mszę? W niedzielę jestem zajęta.
Gdyby chciała pani porozmawiać, zapraszam. Kto wie? Cabota nie było w gabinecie. Jedziemy do konsulatu. Idziemy. A Cabot już tu był. Zamienił wazę. W środku nie ma cesarskiej pieczęci. Zawiadommy kogoś. Nie mamy dowodu, że to robota Jonathana. Na razie. Mówiłam, że rozmawia z Tokio. Tylko zajrzymy. Co księdza sprowadza? Byliśmy w pobliżu, więc wpadliśmy, ale jesteś zajęty. Do zobaczenia w kościele. Musiał zamienić wazy tuż przed naszym przyjściem, czyli nie zdążył pozbyć się oryginału. Jak myślisz, co ma w tym pudle? Chciałbym się dowiedzieć. Niespodzianka. Niespodzianka. Wyjaśni ksiądz, co się dzieje? Może powiesz mi ty. Chyba ksiądz mnie podejrzewa. Kiedy wcześniej przyszliśmy do ciebie, w tym samym czasie ktoś ukradł wazę Ming, należącą niegdyś do twoich rodziców. Sekretarka twierdziła, że rozmawiasz z Japonią.
Tak. W Tokio wiele się teraz dzieje. Siostra Stephanie zajrzała do gabinetu. Był pusty, tak? Wyszedłem na chwilę do łazienki. Tam raczej nie zaglądałam. Nie byłbym tego pewny, ale teraz rozumiem. Wracam do gości. Nie przeszkadza ci, że ktoś kradnie waszą dawną własność? A powinno? Nie czujesz gniewu ani zazdrości? Mam własną rodzinę. Osiągnąłem więcej niż marzyłem. Co było, nie wróci. Coś jeszcze? Spóźnimy się na modlitwę. Dziękuję za gościnę. Może następnym razem spotkamy się u mnie. Jaką modlitwę? Wymyśliłam na poczekaniu. Rozejrzałam się po domu. Nie trzyma tam skradzionych przedmiotów. Nie sprawdzaliśmy starego domu Cabotów. To niedaleko biura Jonathana. Ciekawe, do kogo teraz należy. Nie wiem. Zostało zlicytowane razem z majątkiem. Franz? Ksiądz Dowling? Proszę wejść. Co za miła niespodzianka. To siostra Stephanie, Franz Bauer, dawny lokaj Cabotów. Służyłem u nich jeszcze, kiedy obaj byliśmy młodzi i czarujący. Czarujący? A to ciekawe. Zatrudnił pana nowy właściciel? Nie, nowy właściciel to ja. Ty? Po śmierci pani Cabot emigrowałem do Ameryki Południowej, do brata w Buenos Aires. Nauczył mnie spekulować na kursie walut i zbiłem majątek. Szkoda, że mój brat nie pomaga mi tak samo. Ale dlaczego wróciłeś? Zawsze lubiłem ten dom i Cabotów. Jestem dość sentymentalny. Wyjeżdża pan? Meble są przykryte. Tak. Wracam do Buenos Aires i powinienem się spakować. A my cię zatrzymujemy. Miło było cię zobaczyć, Franz. Wzajemnie. Bye. Chyba uwierzyli. Oby, Franz. Dobranoc. To ksiądz. A kto, jeśli nie ja? Włamywacze. Wyłączę. To już piąty raz.
dostaje od tego szału. Kto go zainstalował? A jak myślisz? Ksiądz Prestwick bał się, że ksiądz zaprotestuje, więc zrobił to po swojemu. Niech go zdemontuje. I tak nie mamy nic wartościowego. O co chodzi? Nie mamy nic wartościowego, ale możemy mieć. Spróbuj się oprzeć. Dziś licytacja majątku. Jajo Faberge wystawione na sprzedaż. Pani Howard użyczyła nam domu, a ja się napracowałam, żeby zdobyć jajo Faberge. Doceniam, ja myślę. Właściciel zażądał od kapitana gwarancji, że nic mu się nie stanie. Oby tylko złodziej nie oparł się pokusie. To idealna przynęta. Wszyscy na stanowiskach? Jeśli tylko złodziej się pojawi, dopadniemy go. Sprzedane. Sądzisz, że to jest? Na pewno. To ostatni przedmiot ze zbiorów kabotów. Będzie chciał zdmuchnąć nam go przed nosa. Ale który to? Cena wywoławcza za tę klasyczną, srebrną zastawę to $8,200. 8300? Kto da 8400? Niech Clancy przebije, bo pani Howard zdziwi się, gdzie zniknęła jej zastawa. 8400. Kto da 8,5? 10 tysięcy. 10 tysięcy po raz pierwszy? Po raz drugi? Nikt nie da więcej? Sprzedany za 10 tysięcy. Następny przedmiot to najnowszy nabytek Howardów. Nasza kolej. Jajo Faberge. Jedno z ostatnich, jakie carski jubiler w 1916 roku wykonał dla carycy Aleksandry. Cena wywoławcza to $200,000. 210. 220. 230. 240. 250. 260. 270. 280. Kto da 290? Pali się samochód. To mój wóz. Już nie. Klejnot. Policja. Zamknąć drzwi. Wszystkich przeszukać. Znowu? Spokojnie. Nie wymknie się. Już się bałem, że nie przyjdziesz. Ksiądz Dowling. Czemu nie jestem zaskoczony? Niestety mnie też nie zdziwiła twoja obecność. Co za wstyd. Zastawił ksiądz na mnie pułapkę. Dwie kradzieże nastąpiły po ogłoszeniu licytacji w prasie. Kiedy zrozumieliśmy, jak łatwo połkniesz haczyk, wszystko stało się proste. Co mnie zdradziło? Dzisiaj? Charakteryzacja na starszego pana w binoklach była świetna, ale zdradziły cię dłonie. Ich nie da się postarzyć.
Choć namówienie Franca, by podpalił samochód i pokazał się, gdy uciekał na motorze, było sprytnym zagraniem. Zacząłem podejrzewać, że działacie w zmowie, kiedy odwiedziłem waszą dawną rezydencję. Twierdził, że zbił majątek w Brazylii i kupił budynek. Zauważyłem świeżo wypolerowane srebrne świeczniki i ślady pasty na jego dłoniach. To wzbudziło moje podejrzenia. Nie znam milionera, który osobiście poleruje swoje srebra. Gra się skończyła. Nie ma ksiądz dowodów. Gdyby ksiądz je miał, już byłaby tu policja. Dobranoc. Mężczyzna, który przyszedł do mojego konfesjonału, nie kradł z chciwości. Miał inny powód. Chciał odzyskać to, co uważał za swoją własność, a z czego, jak sądził, został ograbiony. Może miał rację. Zostałeś ograbiony z miłości ojcowskiej, a tej nic ci nie zwróci. Im szybciej to zaakceptujesz, tym szybciej wrócisz do normalnego życia. Musisz zwrócić wszystko, co ukradłeś. Tylko tak uwolnisz się od przeszłości. Aż tyle dla księdza znaczy ta ikona? Nie ikona. Ty. Wszedłeś w rolę oszukanego, wydziedziczonego syna, zapominając, że sam jesteś ojcem. Zastanów się, czy jesteś dla swojego syna lepszym ojcem, niż twój ojciec był dla ciebie. Zwróć wszystko do północy, inaczej zawiadomię policję. Nie przyjdzie. Policja? Ksiądz, co to? Nakaz rewizji. A to aresztowania za współudział w kradzieży. Następny pokój. Gdzie skradzione rzeczy? Miały tu być. Nie wiem. Bez nich nie mamy dowodów. Kiedy ksiądz zrozumie, że złodzieja nie da się nawrócić, będzie dalej kradł. Współczuję. Jak mogłem się tak pomylić? Wstąpię do kościoła. Ja też. Przy powieści o synu marnotrawnym chodzi o miłosierdzie, ale przede wszystkim o zaufanie. W świecie pełnym niebezpieczeństw musimy ufać, że jest jedno bezpieczne miejsce w ramionach Ojca Niebieskiego. Wierzymy, że On wybaczy nam każdy grzech.
Tak jak ojciec wybacza marnotrawnemu synowi, tak samo my, ufając, wybaczając sobie nawzajem, swoim dzieciom, rodzicom, wybaczamy sobie samym. I wtedy otwieramy się na miłość. Wersja polska BTI Studios. Tekst Danuta Dowiat. Czytał Jacek Sobieszczański.